Kochani, dzień dobry, witam Was serdecznie w kolejnym vlogu na moim kanale. Ja rozpoczynam ten film od tego, że stoję w oknie i przyglądam się pogodzie. Miał być dzisiaj piękny, słoneczny, upalny dzień, a niestety jest no, troszeczkę chmur. Pada deszcz i nie wiemy, co ze sobą zrobić, ponieważ umówiliśmy się z Anetą i z Nikodemem, że jedziemy nad wodę i tak cały czas się zastanawiamy. Aneta już do nas jedzie i jeszcze nie podjęliśmy decyzji, co będziemy robili i jak ten dzień no, w tej pogodzie będzie wyglądał, także mi nie pozostaje nic innego, jak zaprosić Was serdecznie do spędzenia tego dnia z nami. Gdzie pojedziemy i co będziemy robić, jeszcze sami nie wiemy, ale mam nadzieję, że taki film i taki vlog się Wam spodoba, także bądźcie koniecznie z nami. Jest mi niesamowicie miło, jak zawsze, że ze mną tutaj jesteście. Kochani, zobaczcie, i przyjechaliśmy. Aneta jest bardzo spragniona. Kat cię męczy po wczoraj, prawda? Chciałbyś. Nie, słuchajcie, to jest woda. Kupiliśmy Nikodemowi basen. Pokaż basenik swój. Piękny, zaraz ci nadmuchamy. I żeby dziecko w bajorku się nie kąpało, kupiliśmy też mu wodę. Przemysław, zaraz będziesz nosił, żeby Nikodem... Tragasz jak zwykle. Ja jeszcze nie odzyskałem głosu, więc... Ty nadmuchasz? Zobaczcie, jaki Przemysław ma głosik. Piękny. Przechodzę mutację właśnie, dorastam. Dobrze, lecimy, bo zaraz nam zajmą miejsce. A my przyjechaliśmy właśnie do Brwinowa. Nie było nas tutaj cały rok. Jakieś 2 albo 3 lata temu odkryliśmy to miejsce, bardzo blisko Warszawy. Można popływać na wejku, zamówić sobie coś pysznego z restauracji. 2 lata temu bywaliśmy tutaj prawie co weekend, także naprawdę, jeżeli ktoś jest z okolic Mazowieckiego, z Warszawy, polecamy to miejsce. No, to jest coś, na czym na pewno w tym roku będę pływał. Pogoda się na szczęście rozpogodziła, także wszyscy jesteśmy mega zadowoleni. Zadowoleni jesteście? Halo, ekipa! Chyba wypożyczyłam jedyny zepsuty leż. Nie no, miejmy nadzieję, że nie. Dajesz. Tutaj Anetka powinna z pomponami stać, cheerleaderka, dopingować. Weźcie mnie, nie denerwujcie. Słuchajcie, a może mają tutaj pompkę jakoś? Przecież my to do jutra będziemy dmuchać. Dmuchaj. Chociaż się pomęcz trochę. Ja tu tacham wodę dla dziecka, zobacz. Żeby no. Nie musiał pływać w bajorku. Widzę Nikodem. I co z tą pompką? Pójdę nie ma? Kelnerki. Może zapytasz panią, czy jest pompka? Dobra. No i co załatwiłeś? No, pan rozmawia. A ty co, będziesz pływał? Tak. Co ty mówisz? No, mówię ty. There is only one of you, only one of me. There's a million of those who won't let us be. But they're not gonna see me bleed. Cause baby, I got you. Co, fajnie? Ale będziesz miał wodę, tylko musi się zagrzać, prawda? Nie, ja lubię tego. Do takiej zimnej wejdziesz? Co ty mówisz? I co, koniec? Tak. Przybijcie sobie 5 teraz. Nie wcelowałeś. My zawsze, jak tutaj przyjeżdżamy, to zabieramy ze sobą jakieś przekąski. Oczywiście później tutaj w restauracji no również wszystko kupujemy, ale dla tego małego brzdąca zawsze muszą być jakieś rzeczy. Mamy truskaweczki, marchewki. Co tu, Aneta, jeszcze wzięłaś? Wzięłam oliwki, papryczki nadziewane serem, jakieś salami. Co tutaj masz? Pokazujesz Nikodem? Marchewki. I co jeszcze? Lubisz, tak? I krakersy. Ale ty masz tutaj wyżerkę. I glizini. Pięknie. A w jednym poliku co się ukryło? Marchewka. Pokaż, marchewkę masz. Nie wolno.
jak chomiczek. Dodatkowo do tego, co nagra wam Patryk o tym miejscu, to w sumie można wam pokazać. Obrócę się aż. Zobaczcie, ile tu jest atrakcji. Tu z jednej strony mamy hamaki, na których można sobie się w sumie dokładnie pobujać. Jest też tutaj piaszczysta taka plaża. Tam dalej jest gdzieś właśnie kort. Kort? Nie, boisko do gry w siatkówkę. A jest też właśnie taka plaża z zejściem bezpośrednio do wody, więc w sumie każdy na pewno znajdzie coś fajnego. Ale zobaczcie, te kabany z tymi firankami robią taki fajny klimacik. Myślę, że to jest właśnie coś, co jeszcze nam brakuje na tarasie, żeby to zainstalować, zamówić. Więc jedna z pierwszych rzeczy, które zrobimy po powrocie teraz właśnie stąd, to jest zamówienie takich zasłon, bo jednak nadaje to takiego fajnego charakteru wakacyjnego, więc zobaczcie, tak to jeszcze tutaj wygląda. Tu mamy boisko do gry w siatkówkę, tam jest właśnie plaża, dookoła są kabany, więc wygląda to mega. Tutaj? Lepiej nie, to trzeba cenzurować. Ale ciebie nie było z nami wtedy. A gdzie Przemysław był? W Szczecinie chyba wtedy byłeś. A jak ty, Aneta, znalazłaś to miejsce? Wiesz co, szukam czegoś w internecie, blisko Warszawy, nad wodą. No i tak mi to wpadło. Zadzwoniłam, zarezerwowałam. Pamiętam, że zadzwoniłam do ciebie. Buba był jeszcze wtedy malutki. Przyjechał z nami. No i tak się zaczęła przygoda. No i potem przyjeżdżaliśmy tutaj prawie co weekend, jak byliśmy tak, tylko na miejscu. Tak, dokładnie. No tak, dwa lata temu byliśmy tutaj co weekend, w zeszłym roku w ogóle, ani razu nie. No bo nas też nie było, wiesz, byliśmy miesiąc w Chorwacji, później gdzieś tam jeszcze, także bardzo fajne miejsce. Młody ma przerwę od basenu, co zajadasz? Halo? Przekąski. Halo? Chyba ktoś udaje, że się. Ale masz koszulę, super. Nikodem pożyczysz mi? Dlaczego? Ale się napchałeś, co? Jak się wstydzi. Z ubraniowych rzeczy, którą ma z tego mama sklepu. Na to! Tak, dobrze, no. Dobra stopa. No, ale elegancko sobie z tym zobacz, poradziłeś. Widać mnie, czy nie? Widać, widać. My się zasłaniamy, żeby nie było naszych co wy tam ciał tutaj. Co wy tam ukrywacie? Siebie. Udało ci się? Tak. Wow, ekstra. Dobry kochani, witam się z wami w kolejnym dniu. Niestety wczoraj nie udało nam się już dokończyć tego vloga. Anetka z Patrykiem tak bardzo dawali mi do wiwatu, naśmiewając się z mojego pięknego głosu, że sami potracili swoje pod wieczór, więc dzisiaj po prostu wszyscy pijemy jednakowo. Więc dzisiaj mam nadzieję, że uda mi się dokończyć ten vlog, bo chciałbym pomóc go Patrykowi zmontować i opublikować dla was, więc mam nadzieję, że jakoś uda mi się dobrnąć do końca i uratować tą sytuację. Zaraz przygotuję dla Patryka porcję leków, którymi ja się wspomagałem przez ostatnie kilka dni. Mnie one postawiły na nogi, więc ja się czuję dobrze. Nie mam co prawda jeszcze swojego głosu, ale czuję się dobrze. Natomiast, no, Patrycy już dzisiaj... Jak się czujesz? Nie. Patrycy już dzisiaj umiera i możecie sobie wyobrazić, że gorszy od Patryka, który wstał lewą nogą, jest tylko Patryk, który jest chory, więc możecie sobie wyobrazić ból i stres, w jakim dzisiaj będę musiał żyć. I jeszcze świadomość tego, że muszę dla was kontynuować ten vlog, ten odcinek, więc trzymajcie za mnie kciuki, aby to poszło. Ja się zabieram teraz za przygotowywanie wywarów i ruszam na górę.
No i co tam, pszczółko, jak się czujesz? Przemysław, proszę cię, nie denerwuj mnie, ja nie mogę być teraz chory. Mamy zaraz wylot, dosłownie przed samym wyjazdem jak zwykle coś z naszym zdrowiem szwankuje. Najpierw wzięło mojego brata, ciebie, teraz mnie, Anetę, moją mamę. My zawsze po prostu wszyscy jak w stadzie chorujemy. Jedno zaraża się od drugiego. Co, jaki mamy dzisiaj dzień? Jest niedziela. Za moment dosłownie wyjeżdżamy, a tu... Taki numer. Nienawidzę tego po prostu. Ale przygotowałem dla ciebie miksturki, więc mam nadzieję, że zaraz postawisz się na nogi, albo w sensie te miksturki postawiające na nogi, tak jak ja się nimi wspomagałem przez ostatnie 3 dni. I zobacz, ja tak naprawdę poza tym, że jeszcze nie mam głosu, aczkolwiek zaczynam się do niego przyzwyczajać, to czuję się bardzo dobrze. Fajnie, Przemysław, że prowadzisz monolog, bo mi naprawdę wszystko mnie boli. Ciągną mnie ręce, nogi, tutaj lędźwia, to chyba się nazywa. Tak mnie wszystko łupie, czuję się po prostu jakbym był jakimś emerytem albo no, starszym panem. Słuchaj, ty się może po prostu zakwasów nabawiłeś wczoraj od oglądania ludzi pływających na łejku. Jakbym się zakwasów miał nabawić, to od patrzenia na ciebie, jak wpadłeś do wody, słuchajcie, Przemysław, naprawdę ty się nie śmiej, bo bardzo dobrze, że się nikomu nic nie stało. Przemysław się poślizgnął o mokrą nawierzchnię. Nie o mnie, tylko o tobie dzisiejszy... Tak, dzisiaj ja jestem bidulką poszkodowany. Dzisiaj ty jesteś bidulką, tak, nie chcę ci kraść atencji. Nie, naprawdę jestem załamany. Ale za to wyglądasz bardzo dobrze. Dobrze, to w takim razie zaraz ci podam lekarstwa i trzymajcie kciuki za to, żeby Patrycy szybko wrócił do formy, do zdrowia, do jeżeli nas. Jeżeli macie w ogóle jakieś sprawdzone takie domowe sposoby na gardło i na właśnie takie rwanie mięśni, rwanie kości, to koniecznie napiszcie mi w komentarzu. Coś, co nam zawsze pomaga szybko stanąć na nogi, są to leki właśnie podawane w formie ciepłego napoju i dodatkowo na ból gardła i kaszel zawsze bierzemy też olejek z oregano, który dodajemy do ciepłej wody i można sobie po prostu to też wypić na ciepło. Co ty się tam tak dusisz? Przemysław, zrobiłbyś mi jeszcze herbatkę z miodem, z imbirem i z sokiem malinowym może? Kupisz co, nie wiem czy mamy imbir, ale ostatnio kupiłem syrop imbirowy, może być syropem? Tak? No dobrze, to w takim razie przygotuję jeszcze herbatkę. Zabieram się za robienie napoi. A takie mieliśmy plany, mieliśmy dzisiaj grillować z moimi rodzicami. Jest w ogóle chyba jeden z cieplejszych dni ostatnio, także trochę smuteczek, ale może zaraz wezmę kołdrę i na tarasie się położę, ponieważ no jest naprawdę bardzo ładnie. Także kochani, co? Ja będę się kurował. Tutaj mam wszystkie leki koło siebie. Mam nadzieję, że taki film się wam spodobał. Dziękuję wszystkim za obecność. Zapraszam oczywiście do zasubskrybowania mojego kanału. Życzcie nam zdrówka. Widzimy się w kolejnych filmach. Do zobaczenia. Pa! Ja w dalszym ciągu leżę i tak sobie stwierdziłem jeszcze na zakończenie dodam wam, że właśnie montuję ten film. No powiem wam, że w takich warunkach i Przemysław tak o mnie dba, że naprawdę chyba pochoruję troszeczkę dłużej, nawet jeżeli mi to szybko przejdzie. Nic nie muszę robić, wszystko mi przynosi do łóżka, pyta co potrzebuję. Zaraz ma iść po jakieś drobne zakupy, ponieważ mamy tutaj niedaleko otwarty jeden sklep. No żyć i nie umierać, naprawdę ja to potrafię się ustawić, ale no muszę też przyznać, że o Przemysława ostatnie 3 dni również dbałem bardzo, także no my siebie zawsze wspieramy, to jest coś wspaniałego. Patryk tak bardzo martwił się o te puszki, a tutaj ani deszcz, ani burza, ani wiatr nie są w stanie ich ruszyć. Zobaczcie, dalej prezentują się świetnie, mimo naszych warunków atmosferycznych, więc to był naprawdę bardzo dobry zakup, bardzo dobra decyzja. Pięknie. Przemysław właśnie ogarnia taras, zaraz weźmiemy sobie tam herbatki, kołdry i będziemy chillować. Tak powiem wam szczerze, że naprawdę bardzo chciałbym być jak najszybciej zdrowy, ponieważ przed wylotem mam bardzo dużo pracy. Także kochani, już teraz oficjalnie się z wami żegnam. Widzimy się w kolejnych vlogach. Pa!